W dzisiejszym odcinku postanowiłem sobie urządzić biwak w lesie i przy okazji zbudować szałas. Dlaczego? Dlatego, iż nieustannie rośnie popularność gier survivalowych, ogólnie tematyka survivalu w grach i również w realu jest ostatnio bardzo mocno eksponowana i popularna, więc postanowiłem z farminga też zrobić taką małą grę survivalową i w ogóle sprawdzić, czy się da. I przy okazji zrobię sobie taki mały biwak. Postanowiłem na ten biwak wziąć parę pierdółek, załadować na pakę. Tutaj jakiś śpiwór w torbie. Ej, nie tak to miało wyglądać. Bierz ten śpiwór i wrzucaj go na pakę. Lampeczka jakąś sobie weźmiemy, co by sobie w nocy przyświecić, w razie czego. Stołeczek, żeby sobie przy ognisku posiedzieć. I jeszcze, jak już jest to biwak, to jakiś grill sobie weźmiemy. Nigdy nie wiadomo. A, w sumie... Jeszcze na zaś, weźmy sobie kanister na wypadek, jakby mi się bug zbyt szybko w moim samochodzie, pick-upie opróżnił. Nigdy nie wiadomo. O, i teraz mamy pełen zestaw biwakowy. Musimy teraz tego tu zamknąć, żeby mi to wszystko nie powypadało. Choć i tak podejrzewam, że może to wszystko powypadać. Ale zobaczymy, może jakoś się uda dojechać. Tak więc w drogę. Można powiedzieć, że miejscówkę już mam upatrzoną w pewnym lesie nieopodal. Dosłownie rzut beretem. A tym samochodem dojechać tam to będzie moment. Nic mi tu nie wypada, nic. W lusterku wstecznym no trochę tam widać, więc może jak mi coś wypadnie, to będę w stanie to zauważyć. Ale na razie jakoś wszystko leży. Wszystko leży. Dobra, już teraz muszę tu skręcać. I to jest właśnie ten las na wprost. O, trochę tu wyboje. Tego, co jest na pace w samochodach, na przykład właśnie w tych pick-upach, bo są dwa, nowszy i starszy, ja oczywiście mam nowszy. Nie da się tylko zapiąć, co jest na pace. Więc trzeba uważać. Dobra. Już jestem w lesie. Zaraz dojadę do mojej miejscówki. Tylko gdzie to było dokładnie? O, tutaj, dobra, już. Staniemy gdzieś tu na uboczu. No i dobra. Biwakowe rzeczy na razie tutaj zostawię. Na początku spróbuję zbudować szałas. Sobie przygotowałem poza odcinkiem już trochę tutaj budulca, bo trochę mi to zajęło i naprawdę odcinek byłby za długi. Zanim ja rozkminiłem mniej więcej jak to zbudować, zanim ja to uciąłem na odpowiednią długość, to zajęło mi strasznie jakoś długo, więc postanowiłem to przygotować już poza odcinkiem. A i jedyny element na razie mojego szałasu to ta kłoda. Trochę się namęczyłem, żeby ją tutaj ułożyć, dlatego nawet nie chcę jej ruszać, bo należy idealnie tak, jak powinna leżeć. I od tego się mój szałas zacznie. I jak on będzie wyglądał? No w sumie najlepiej będzie to po prostu zobrazować, poprzez rozpoczęcie budowy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie. Akurat kłody są tak przycięte,
że mimo iż są no dość grube, dość długie, to jeszcze jestem w stanie je podnieść. Gdyby były jeszcze dłuższe na przykład, to już bym po prostu nie dał rady ich... O, kurde. Nie dał rady bym ich podnieść. A ciągnikiem z turem to bym za cholerę nie dał rady tego szałasu zrobić. Wtedy to by się chyba nie liczyło jako survival. Oczywiście ten szałas nie będzie wyglądał jak w jakichś grach survivalowych. Nie wiem, w The Foreście czy w innych. Bo farming to jest jednak farming, on na czymś takim się nie skupia. Tutaj jedyne co mogę zrobić to coś szałaso podobnego. Ale pełnoprawny szałas nie do końca. Ale na razie jakoś to idzie. O, coś się zrobiło. Ja uważam za strasznie problematyczne te całe podnoszenie tych przedmiotów w farmingu. Powinno być to zrobione lepiej. Dlaczego? Dlatego, że jak podnosimy... To chyba zresztą mówiłem w ostatnim odcinku z serii pierwszej. No, podniosę taką kłodę, jakoś się zamachnę mocno, wylatuję, podniosę niechcący... O, czasami nawet wyleci, nie wiadomo czemu. Podniosę niechcący, ta kłoda zaczepi albo o jakieś drzewo jak niosę czy coś. O, i od razu jest puszczana. Czasami to jest trochę kłopotliwe, nie powinna ona być puszczana. Po prostu powinna się zacinać na tym drzewie, ale nie powinniśmy jej puszczać, bo o, no tego typu cyrki czasami są. Próbujemy coś wyciągnąć. Czasami, no teraz się udało, ale czasami no trudno jest nawet coś podnieść sensownie, coś dłuższego to już zwłaszcza. Ej, dobrze to wygląda, jak na razie wygląda zaskakująco wręcz dobrze. O, próbuję to wyciągnąć, nie mogę. No ale i tak dobrze, że coś takiego jest, bo w 15 bym za cholerę nie zrobił takiego szałasu. Ej, to coś się nie udało. Dobra. No, wygląda to całkiem nieźle. Najlepiej to by wyglądało, gdyby jeszcze na przykład jakieś gałęzie się na to położyło czy coś, ale w farmingu gałęzi nie ma. Jedyne co mogę zrobić to po prostu naćkać tych kłód jak najwięcej. Ale też nie chcę przedobrzyć. Cholera wie czy tamto mi się nie omsknie, na przykład tamta kłoda się nie przesunie. Nie wiem, więc wolę też... O! Wolę nie przesadzać. No ale taki szałas w lesie i to takim jednym z większych lasów na tej mapce, blisko rzeki, więc woda pitna jest, pełen survival. No i okej, szałas gotowy, tak to wygląda, no chyba lepiej się nie da. Mogę wejść? Mogę. Daszek jest? Jest. Tak więc tutaj jeszcze mam jakieś kawałeczki poprzecinane na teoretyczne. Oczywiście teoretyczne ognisko, no bo tutaj ognia się w żaden sposób nie da zapalić w farmingu, ale powiedzmy, że to jest teoretyczne ognisko, które mnie ogrzeje. W nocy da światło i odstraszy dzikie zwierzęta. A, widzicie, wystarczy trochę wyobraźni, nawet z farminga można zrobić grę survivalową. Nie jest to co prawda survival pełną gębą, ale jak
Ktoś się nudzi. To czemu nie? Dobra, ognisko skończone. Teraz weźmy trochę pierdółek z samochodu. Na początek śpiwór zapakowany w tą torbę sportową. Śpiwór to gdzieś tutaj, blisko szałasu. O, jeszcze został jeden. Dlaczego to tak podskoczyło? No, ale jakoś się ułożyło. Dobra, co teraz? Może teraz krzesełko. No kurde. Nie mogę wziąć. Krzesełko, które postawię przy ognisku, żeby się ogrzać. O, pięknie. Może trochę za blisko tego ogniska. Jeszcze zamiast się ogrzać, to ja bym się chyba spalił. Dobra, teraz grill. No, on się położył. Czy ja teraz dam go radę postawić? Grill to gdzieś tutaj. O, już mam od razu jakieś grzybki. Do jedzenia. Nie wiem, czy to koźlaki, czy jakieś muchomory. To się okaże później. O, grill stoi pięknie. Co ja tam jeszcze mam? A, lampeczka. Do przyświecenia sobie. I ją postawimy gdzieś... No tutaj, tylko że... No właśnie, postawić ją by się przydało, ale jak ona się tak położyła, to ja mam jakieś takie wrażenie, że ona już się nie będzie... Że nie będzie chciała stać. Co za cholerstwo, no. Muszę jakąś nią tak rzucać, żeby... Żeby się ustawiła, ale no nie wychodzi mi to niestety. To nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Tu się nie da przedmiotów obracać. Dobra, mam inny pomysł. O, niech tak świeci w górę i niech daje poświatę. A jeszcze kanister, no to... No chyba bak jeszcze jest pełny, no można niby trochę dolać, ale... Nie no, kanister ładuje tutaj. Okej, tak więc obóz rozłożony. Śpiwór jest, później się go wyjmie, jakaś tam lampeczka jest. Drzewo do ognisko przygotowane, stołeczek, grill. Swoją drogą mam taki sam grill w realu. Z tym, że tutaj ta pokrywa nie jest koloru czerwonego, lecz zielonego. Takiego ciemnozielonego. No, prawie taki sam. No, może widzę jakieś minimalne różnice, ale no prawie taki sam mam. Ciekawe. No, tak więc praca zakończona. Szałas gotowy. Myślę, że będzie przytulnie. Można spędzić tutaj noc, więc zobaczmy. Prześpijmy się może trochę do nocy i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No, spało się całkiem dobrze pod tym szałasem. Jak widać, zapadła już noc. No, ładnie się lampeczka świeci. Ale coś mi jakiś taki jakby hałas obudził. Ej, co tam jest za światło w oddali? No, daję głowę, że widzę jakieś światło. Widzicie? Jest. Na górze ekranu. Wolę się lepiej skradać. Jakiś taki dziwny hałas był. Co tam jest? A! Kurde, jak? Myślałem, że coś usłyszałem. Ja pierdzielę, sorry. O, co to jest? Jak w horrorze scena. Aż zapalę latarkę, może będzie więcej widać. W sumie dobry pomysł. Ja p***dolę, UFO. Nie, ja już więcej nie będę robił biwaków farmingu. O nie.